E4 czy D4? Bo gramy z rywalem z Sudanu. To tutaj oczekuję na wasze wsparcie w doborze debiutowym. D4? Pierwszy raz? Spróbujmy. E6. No jeszcze jest szansa, słuchajcie, żeby zmienić zdanie i pójść w obronę francuską. C4 mówią. E4 mówią. E4 dwa razy. Nie czekam dalej. No demokracja wygrała. Oj, tu chyba jakieś... groźne rzeczy będą się działy. No to co? Pionek atakowany, wyprowadzamy figurę lekką w taki sposób, żeby tego pionka broniła. Skoczek C3 bym mógł zagrać, on pewnie to liczy, zagra goniec B4 i tu będzie wiązał. Nie ze mną te numery. Skoczek D2 bym mógł zagrać, ale po co gońca blokować? To sobie wyprowadzę gońca, skoczek F3, krucina, jedziemy dalej. Tak, no i można by się zastanowić, co w takiej sytuacji. Goniec D2, skoczek C3, moim zdaniem C3, żeby tego gońca wyrzucić, zdobyć tempo, zmusić rywala do ucieczki i wtedy zdobywamy właśnie czas na kolejny ruch wyprowadzający. Tyle. Goniec na bandzie nie jest tak zły jak skoczek na bandzie, ale też wzorem dla dzieci i młodzieży na pewno nie będzie. Tu już powoli jakieś kurcze łapanie hetmana by się kłaniało. Hetman H3, hetman G2, wieża H2 jeszcze nic nie robi, bo hetman zwraca na G6, E5. A tam chyba nic nie ma, pójdzie na H5, kurcze, i zwieje mi, no. H3 z kolei, hetman G2, wieża G1, hetman H3. Skoczek G5, nic tam nie ma. Jakąś pułapkę solidną zostawić na niego. E5, hetman G2, wieża G1, hetman H3, wieża G3. Hetman H5. Mogę zbić na G7, mogę zagrać wieża G5. Hetman H3. Goniec F1. Hetman H6. Wieża G4, hetman H5, wieża H4. G6, trochę tak dla sportu liczę. Więc chyba niestety zgodnie z pryncypiami po prostu trzeba grać. Najgorzej, nie? No i tutaj D5 wygląda całkiem znośnie, żeby pozycję może troszeczkę otworzyć. Ale z drugiej strony dominacja pełna w centrum. Niech się rywal martwi, jak to moje centrum tutaj niszczyć. Myślę, że nie ma co się jakoś wielce zmurzać nad tym tematem. Spróbujemy zrobić chyba taki manewr troszeczkę charakterystyczny dla partii hiszpańskiej, dla partii włoskiej, czyli po prostu przestawimy sobie skoczka w ten sposób. Tutaj kwestia posunięć, czy wieża E1 najpierw, czy skoczek BD2. Jeszcze można by zagrać A4 albo B4 z ideą złapania gońca na skrzydle hetmańskim. Strzelam, że on kompletnie nie strzeli, o co chodzi. I może A4 byłoby całkiem niegłupim ruchem, żeby zmiękczyć go na skrzydle hetmańskim, właśnie zobaczyć, jak on zareaguje. Trochę paskudna pułapka, ale może się czegoś wszyscy nauczymy. Grozi B4, goniec B6, A5. I klatka dla gońca. Słusznie zareagował, ale teraz pole B6 będzie jedyne dla gońca. Ja sobie zagram skoczek BD2. I mam dwa plany, albo skoczek F1, albo skoczek C4, więc tutaj elastyczność i rywal, strzelam, że się będzie bardzo mocno zastanawiał, gdzie ten skoczek idzie. Bo skoczek C4 w połączeniu z D5 to już jest groźba bardzo duża. D5 zagrał. Z jednej strony dobrze, bo walczy o centrum, ale z drugiej, jak ja otworzę to centrum, a on ma króla w centrum, to co? Może nie tak dobrze. Mogę też zagrać wieża E1 i tutaj pytać po kolei, co on na groźbę EBD5 ma do powiedzenia. Bo chyba bić mi się nie chce za bardzo. Zbije wieża
Wieża E1, tam skoczek E7, nic ciekawego się nie dzieje. Mogę też zagrać grzecznie B4, goniec B6, A5, goniec A7, wykurzyć go aż tak daleko i goniec poza grą. Ale zagram wieża E1. Niech myśli. Na skoczek F6 myślę, że E5 fajne i cały czas oczywiście nie zapominam o tym, że ja tego hetmana chcę złapać. Tu E5 już mi się bardzo podoba. Ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, ale to czemu ty nie chcesz, może w ogóle mogłem zbić i zagrać wieża E4, to swoją drogą. Czemu ty nie chcesz tutaj atakować tego gońca, pozamykać, czemu nie chcesz hetmana łapać? No właśnie zaraz się do tego będę sposobił. Chyba zagram skoczek F1 z ideą H3, skoczek G3, tam hetman nie ma pól. Pytanie tylko takie, czy warto wtrącić B4, goniec B6, A5, goniec A7, ale to chyba nie ucieka, więc myślę, że skoczek F1 całkiem przyjemny. Tu już groźba H3 jest potworna. Skoczek G3 też jest bardzo niefajny, bo po prostu łapie hetmana bez atakowania go, ale hetman jest pozbawiony posunięć. No i teraz prosta taktyka. Warto to pamiętać, takie ustawienie. Te skoczki i gońce. Zobaczcie, jaka fajna, jaka bardzo fajna koordynacja figur. Dwa gońce odcinają bardzo dużo pól na skrzydle królewskim. Pionek odcina pole G4, a moje skoczki będą pozbawiały hetmana pozostałych pól. I w ten oto magiczny sposób pozbawiamy rywala najbardziej soczystej figury, jaką dysponuje od początku partii. Nic wielkiego nie zrobiłem. 13 ruchów, nie było żadnego bicia. A hetman złapany, bo wylazł za wcześnie. Z norki. No dobra, to co? Goniec H7, jakaś taka próba pacyfikacji. Znęty nad słabszym rywalem. Hetman H5 też fajny. Tam chyba pech chce, że tam nie ma mata. To mnie trochę martwi. Dobra, pogonimy jeszcze tego gońca. Czy on i tak w sumie nie miał za bardzo grania, ale teraz chciałem po prostu pokazać, jak bardzo on jest ograniczony przez te moje pionki. Można by powiedzieć, że z drugiej strony w te pionki strzela, ale jakoś ten argument do mnie nie przemawia. Będę się kłócił w sądzie. Dobra, otworzymy. Łatwiej będzie wygrać w otwartej pozycji. Jakieś figury jeszcze wprowadzimy do akcji, może skoczek H5 za chwilę. Goniec wyjęty z gry, chociaż oczywiście to nie jest jego największy ból, bo największym bólem jest to, że nie ma hetmana. Ale to już nie mój problem. Trzeba było grać lepiej od początku. Ale mu nagadałem. Czekaj, czy zrozumiał. Myślę, że słucha. No dobra, to co? Wziął? No wtrącił, ale nie wiadomo, czy policzył do końca, bo tutaj pionek H7 chyba pada. O, to mógł być misklik. Albo w sumie może nie musiał być misklik. To gdzie tu jest mat, powiedzcie szybko. Hetman H7, król F8, hetman H8, prawda? Pierwszy byłem. Nie ma co przedłużać, słuchajcie, lecimy do analizy. Kolega zaproponował rewanż, ale nie zna zasad tego streama. Zaczęliśmy od D4, ale przeszliśmy do obrony francuskiej. Znaczy, koło obrony francuskiej to nawet nie leżało, bo powinien był zagrać D5, żeby tu obrona francuska była. Zagrał hetman H4, za szybki wypad hetmanem. Oczywiście kolejny raz myślałem, że to jest domena zawodników na poziomie 1000, ale okazuje się, że taki już 1100 nadal się nie nauczył. Goniec D3, bronimy pionka, który był atakowany. Goniec B4, szach. No ale tutaj C3, wyganiamy gońca z tempem, kupując sobie trochę czasu na dalszy rozwój. Goniec A5, skoczek F3, atakujemy hetmana z tempem, rozwijając kolejną lekką figurę. Hetman G4, krótka roszadka.
obrona pionka i no, wypełnienie kolejnego celu debiutowego, jakim jest zabezpieczenie pozycji króla poprzez zroszowanie. Bardzo prosta rzecz. Skoczek C6 i tutaj pierwsza pułapka, można by powiedzieć, ale z drugiej strony za tym kryje się pewna idea. A4 ma na celu oczywiście złapanie gońca po ruchu B4 i potem A5, no ale to nie jest tak, że ja sobie tę pułapkę stworzyłem i liczę na to, że rywal tego nie zobaczy, bo generalnie to jest po prostu duża korzyść dla mnie, że ja sobie mogę przeprowadzić taką ekspansję terytorialną na skrzydle hetmańskim i po prostu te jego figury zacząć ganiać. Przeciwnik A6, więc dobrze zagrał, zidentyfikował to, że goniec by mu się nie zmieścił, teraz pole A7 jest dla gońca dostępne. Ja skoczek BD2. Więc tutaj, tak jak mówiłem podczas partii, w dwóch kierunkach ten skoczek może się udać. Skoczek C4 już teraz byłoby niefajny, bo na ewentualny goniec B6, czy powiedzmy, nie wiem, stracimy ruch na potrzeby analizy. Skoczek C4, goniec B6, w najgorszym wypadku mogę tego gońca zbić i stworzyć taką fatalną strukturę pionkową w jego obozie. Gdyby pionek stał na A7, tego by nie było, w sensie ta struktura byłaby bardziej normalna, mógłby zbić pionkiem z A7. A w tym momencie... No on ma już problem, tak? Już się tym nie będzie miał takiego powrotu gońcem, żeby to dobrze u niego się poskładało. Zagrał D5, więc ewidentnie znalazł możliwość zagrania, znaczy możliwość tego, że ja chcę zagrać ruch skoczek C4. Więc no, pod tym kątem zachował się prawidłowo. No i tutaj przewaga też z białych polega na tym, że tak naprawdę można atakować wszędzie, gdzie się chce. Można zagrać przez B4 i tam na skrzydle hetmańskim, można zagrać bije D5 i spróbować coś tam uknąć przeciwko, jakąś intrygę uknąć przeciwko królowi w centrum, ale chyba najprostsze jest wieża E1. Jeszcze nie pokazuję rywalowi moich intencji do końca, a on się musi zastanawiać. To jest też taka praktyczna trudność grania przeciwko przeciwnikowi, który po prostu wzmacnia swoją pozycję, gra bardzo centralnie, bo on jest gotowy pójść elastycznie w każdym kierunku. A on musi cały czas myśleć. Skoczek F6 i tutaj, tak jak mówiłem na szybkości, być może zagrałem za szybko. Trzeba by rozpatrzeć przynajmniej króciutko, czy ED skoczek D5. Pionkiem nie mógł odbić, bo związańsko, tutaj przypominam. Więc skoczek D5, wieża E4, tak kąśliwie dość wygląda. I co? Co on może? No może hetman H5, może hetman G6, hetman H5, hetman F5. No tak na szybko niczego nie widzę tutaj. W sensie tych ruchów atakujących jest sporo, ale... Ale żeby coś tu zdobywać, może jakieś takie skoczek C4 i potem grozić... Nie wiem, wieża E5, jakieś takie szaleństwo, szarlataństwo, ale... Czy była potrzeba, żeby grać w ten sposób? Na pewno nie. Moja koncepcja była bardziej subtelna, ale chyba nawet bardziej efektywna w ostatecznym rozrachunku. E5, skoczek D7, skoczek F1. I jak się dobrze popatrzymy na tego hetmana, to już widać, że tak. Te pola ma zabrane. Nawet te. Więc zostają pola G4, H5. Więc idea jest prosta. H3, skoczek G3 w dowolnej kolejności tak naprawdę. Więc on, żeby tego hetmana nie stracić, to jeżeli się nie mylę, to tak na chłopski rozum, musiałby zagrać coś w stylu F6 albo F5. Powiedzmy F5, żeby tam przez chwilę mieć przynajmniej iluzję tego, że pozycja jest zamknięta, żeby przedłużyć możliwości tego hetmana. No i też pole G6 zdobyć z powrotem. Natomiast ja bym zbił w przelocie na pewno. Skoczek F6, no i znowu skoczek G3, bo po H3 jeszcze mi ucieknie. Też stoi fatalnie oczywiście, bo tutaj moje figury wchodzą jak w masełko, ale powiedzmy, że zagram skoczek G3, no i H3 już jest bardzo poważnym pytaniem. Jakieś zdobycze materialne będą, to na pewno, więc wystarczyło po prostu zidentyfikować... Że ten hetman się zapędził, ale oprócz tego, że się zapędził za daleko, to, że się odizolował od reszty kolegów i koleżanek. Więc hetman został zdobyty, za darmożkę nawet, no i reszta to jest historia tak naprawdę. Jeszcze goniec został zamknięty, chociaż na A5 też stał fatalnie. No i tych sposobów na atak pewnie było wiele. Ja sobie wybrałem taki. Rywal też zamiast zbić na F6 tutaj, czy też to wszystko przegrywało, no po prostu...
Jeśli ma hetmana przewagi, to można sobie grać na wiele sposobów. Wiele filozofii to już na koniec nie było.